Hejka wszystkim, tutaj Arabella Silent Water i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to druga część mojego poradnika dotyczącego tego, jak nagrywam swoje piosenki. W pierwszej części pokazywałam, jak zrobić to bez użycia mikrofonu, tylko za pomocą dyktafonu z zwykłego telefonu i w darmowym programie Audacity. Dzisiejszy program, którego będziemy używać, także jest darmowy. Ale będzie to troszeczkę bardziej skomplikowany sposób, będzie więcej wtyczek. Będziemy między innymi mieli możliwość polepszenia swojego wokalu, czy też dodania jakiegoś pogłosu, delayu. No to wszystko wam dzisiaj pokażę, także zapraszam. Jesteśmy już w Reaperze. Jest to właśnie ten program, o którym mówiłam wcześniej. Jest on zupełnie darmowy. I właśnie dzisiaj będziemy na nim pracować w tej drugiej części poradnika. Oczywiście nie ma problemu, możecie też wrzucić tutaj te nagrania odszumione z Audacity, z tego właśnie dyktafonu z telefonu, nie ma problemu. Ale obiecałam, że w tej części opowiem nieco o mikrofonie. Można oczywiście kupić jakiś tam tani z Allegro, ale no ja już tak się przejechałam. Generował on dosyć duże szumy i tak jak na początku mi to nie przeszkadzało, to jednak z czasem no miałam problem, żeby to wszystko ogarnąć, tak żeby tego nie było słychać i po prostu było słychać, kiedy ścieżka, kiedy ja zaczynam śpiewać i ten szum był włączony, słyszalny dosyć mocno. No mi to przeszkadzało, nie było to zbyt miłe dla ucha, więc postanowiłam kupić sobie Behringera C1U na USB. No ja polecam ten mikrofon, generuje on troszeczkę szumy, jednak mniejszy niż ten poprzedni mikrofon. Nie będę wam go pokazywać, bo no nie chcę jakby, wiecie o co chodzi. Ale Behringer C1U, on jest, no jak na moje potrzeby jest super. Można kupić też mikrofon taki tutaj, co wam wyświetlam, zapomniałam nazwy, ale na pewno wam go teraz wyświetlam. No jest droższy, o wiele, ale jest bardzo dobry. Nigdy nie miałam, ale wiem, że jest bardzo dobry, tylko to już wiecie, jeżeli chcecie się tak serio ingerować w to i chcecie serio wydać, to okej. Natomiast wiem, że na pewno nie wszyscy mają taki budżet, więc ja polecam wam Behringera C1U. No ja zapłaciłam trochę ponad stówkę na Allegro, no i bardzo polecam. Generuje nieco szumy, jak już mówiłam, ale to wszystko można sobie później to odszumić w Audacity, tak jak pokazywałam w poprzednim poradniku. I nie ma problemu, ja tak właśnie robię, że nagrywam tutaj w Reaperze wszystko, później idę sobie to odszumić do Audacity, no i mam tutaj pięknie odszumione i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Myślę, że to już chyba tyle, co chciałam powiedzieć o mikrofonach. Chyba tak. Chyba już nic więcej nie chcę dodać. Więc teraz zabierzmy się do nagrywania. W tej części poradnika będziemy nagrywać refren i przedrefren. Będzie to trochę większa partia, ponieważ tutaj no, chcę wam pokazać trochę więcej, bo jak już mówiłam wcześniej, będziemy dodawać tutaj, będziemy kompresować nagranie, będzie można je trochę polepszyć autotunem. Pokażę wam, jak to zrobić. Będzie można też dodać delay, czyli takie echo. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, to delay. Będziemy też używać wtyczek, które mam tutaj jakby jeszcze dobudowane do Reapera, ale postaram się jakby wszystko pokazać, co mam, jakie podstawowe wtyczki. Podstawowe wtyczki się postaram pokazać. Takie, wiecie, jeżeli chcecie z jakimiś dobudowanymi wtyczkami, których używam tak na co dzień, no to mogę nagrać, jednakże no
To już po prostu jak będziecie chcieli, to mogę to nagrać. Także teraz przerzucamy sobie podkład. Robimy to dokładnie tak samo jak w Audacity. Jak widzicie, ten program, tutaj ten Reaper, on wygląda nieco inaczej. Wygląda tak bardziej profesjonalnie, jak ja to mówię. Ale dobra, i teraz robimy tak samo, wycinamy, jak w Audacity, ale tutaj mamy myk. Tutaj na przykład klikamy i klikamy na klawiaturze S i to nam się odcina ładnie. I tutaj robimy delete i to przesuwamy. O. Pokażę wam w ogóle jeszcze sztuczkę na początek. Jak widzicie tutaj ten magnesik, ten, no to tak wszystko jakby wiecie się przesuwa zgodnie z tymi. A jak wyłączymy ten magnes, to możemy sobie tak przesuwać jak chcemy. Nie ma problemu z tym. Ten co usuniemy. I myślę też, że teraz możemy już przejść do nagrywania. I aby zacząć nagrywać, musimy tutaj stworzyć nową ścieżkę, czyli tutaj klikamy tutaj w to pole lewym, prawym przyciskiem myszy i Insert New Track. I jeżeli mamy z odsłuchem, bo może się tak zdarzyć, że jest z odsłuchem Reaper, czyli wtedy po prostu jak mamy słuchawki. Aha, i sprawdzę coś. Tutaj w ogóle mamy ustawienia. Wstawię sobie mikrofon i na słuchawki. I jak ja sobie na przykład tutaj kliknę, to mam odsłuch. I po prostu to, co mówię teraz do mikrofonu, już słyszę wszystko w słuchawkach. I przyciszę sobie trochę, bo mnie tak denerwuje to trochę. Teraz jak do was mówię. Ale jeżeli macie odsłuch, to najpierw trzeba trochę tam pogrzebać, żeby nie było opóźnienia, tak zwanej latencji. I to tutaj musicie tutaj te liczby pozmieniać. Ja mam 2, 2 i 5. Latencję mam 0 milisekund, więc no wszystko słyszę dokładnie tak, jak mówię, w tym samym czasie. No i jeżeli macie odsłuch, to fajnie jest sobie ustawić już jakieś efekty na początku. Zaczniemy od dobudowanej wtyczki DC1 A3. To możecie spokojnie znaleźć na internecie. Tutaj trochę przykręcam, żeby ten głos był trochę bardziej skompresowany. Tak. I jeszcze dodaję tutaj kokos. I to jest wtyczka Reverb. I to jest akurat podstawowa. Piszemy tutaj No Preset i Sweet Verbal. I teraz mam taki mega, taki, wiecie, tak jakbym była w jakiejś studni, tak to słyszę. I musimy to tak jak po prostu wam jest wygodnie. Ja sobie daję tak między 45 a 40 zawsze. I bierzemy się za nagrywanie. Aby zacząć nagrywać, musimy tutaj kliknąć to. I już nam się nagrywa. Aby skończyć, tutaj klikamy. Delay to. I jeżeli chcecie odszumiać później, to dobrze jest tutaj zrobić sobie file i save project i gdzieś tam sobie to zapisać i zapamiętać gdzie. I ja to zaraz nagram i zaraz do was wrócę. I tak samo nagrywamy dwa razy tak samo. Droga jest trudna, może trochę złudna, ale wiem, radę dam. Droga jest trudna, może trochę złudna, ale wiem, radę dam. Róża w nieznane i liczę nawet, że odnajdę miejsce tam. Róża w nieznane i liczę nawet, że odnajdę miejsce tam. Róża w nieznane. Okej, pokażę wam, co tutaj teraz nagrałam. Nagrałam
Nie wiem, czy uda mi się to teraz włączyć, żeby posłuchać, no ale spróbujmy. Nie uda się. Dobra, to po prostu już wiem, jak to zrobię. Po prostu podłożę pod ten. No ale dobra. Fajmy. Ta wyspa to cud, ma prawdziwą moc, która pomaga przezwyciężyć zło. Pasja i przyjaźń, ta prawdziwa więź i ukryta moc. Jorvik to miejsce, gdy światło zabłysło tak mocno i jasno. Duch tej dziewczyny, która to sprawiła, wśród nas jest. Zawsze wokół nas on zostanie. Okej, okay, i brzmi to tak. Nagrałam jakby ten przedrefren i ten refren, tak jak mówiłam. I jakby... patrzcie, co tu mam. To jest... nagrałam to jakby... mówiłam, że na dwa razy, ale nagrałam trzy razy. No i mamy tutaj jakby ten pierwszy, to jest ten wokal główny. Później mamy... to będzie panorama i to będziemy za chwilkę robić. Znaczy, wiecie co, ja tak myślę, że ja to po prostu szybciutko zrobię i później wam wszystko pokażę, jak co jest, żeby nie przedłużać. I tu mamy... nie, tak, to jest jakby to podbicie. Tutaj mamy później refren. To jest główny wokal, to jest panorama, a tutaj mamy podbicia i jakby są tylko tam zabłysło i takie tamten. Więc są tylko takie podbicia do końcówek. Ja tego odszumiać myślę nie będę, bo tu jest dość mocny, głośny podkład i wydaje... bo tu jest dość głośny podkład i wydaje mi się, że nie muszę odszumiać, że to nie będzie aż tak mocno słyszalne. Tak, i... ja to wszystko ogarnę po kolei, tylko chciałam wam tutaj pokazać, jak to wszystko nagrałam. No i widzimy się za chwilę. Wiecie co, tak zaczęłam teraz tutaj pracować trochę, ale wszystko usunęłam, bo stwierdziłam, że jednak będzie mi ciężko później opowiedzieć o tym i o czymś nie zapomnieć, więc po prostu zrobię to jednak z wami. Może trochę coś tam przyspieszę, ale jednak tutaj z wami to zrobię. Łapiemy tutaj. Wracamy ładnie, żeby nic nie odstawało. I zajmiemy się najpierw tym. Tu mamy główny wokal, więc na razie go zostawiamy, nic nie robimy. Tu mamy podbitkę. To jest panorama. To zrobimy sobie panoramą. Akurat u mnie to jest obojętne, co ja zrobię. I tutaj, gdzie mamy tą panoramę, klikamy Insert New Track. I robimy tutaj, zaznaczamy, robimy Ctrl C. Robimy Ctrl V. I mamy. I teraz uwaga. Tutaj klikamy na tą właśnie ścieżkę i robimy Ctrl D. Nam się dubluje. Ten magnesik, żeby było wygodniej. I ustawiamy, żeby było idealnie tak samo. Teraz powiększę, sprawdzić. I teraz uwaga. To są panoramy. Czyli... pierwszą panoramę, tą, tutaj nam się akurat jak klikamy tą ścieżkę, to nam się podświetla, że to jest to i tutaj to. Teraz tutaj łapiemy i wykręcamy na lewo, a drugą wykręcamy na prawo. Wtedy mamy taki panoramiczny wokal. Przesłuchajmy sobie, żeby wyrównać głośność. Ta wyspa to cud, ma prawdziwą moc, która pomaga przezwyciężyć zło. Pasja i przyjaźń, ta prawdziwa więź i ukryta moc. Jorvik... no, według mnie to już dobrze brzmi. To jest okej. I mówiłam, że będzie można sobie poprawić wokal. I od tego zaczniemy. Mamy taką stronkę. Audio Keychain. I wystarczy sobie tam wrzucić podkład i od razu mamy tutaj klucz 12B na E i też mamy BPM i wpisujemy tutaj w ogóle coś takiego jak Camelot System i tutaj szukamy sobie 12B i to jest M major, no i
Teraz tutaj bierzemy sobie Pet FX. Kokosie, bo kokos to są te tutaj, te, które są po prostu podstawowe wtyczki. Retune. Mam jeszcze autotuna innego, ale to... I chcemy teraz correction. Ja przepraszam, jak się będę tutaj trochę mieszać, ale mi jest ciężko, bo dawno nie używałam tego. Ale dobrze, klikamy Automatic Pitch Correction i to było E major. I tutaj sobie klikamy, no to zależy ile chcemy. No ja sobie wezmę na 200, bo nie chcę, żeby tak mi głos skakało. Tylko tak troszeczkę, ale to będziemy wyrównywać. Teraz bierzemy jeszcze REQ. I bierzemy sobie Basic 11 Band i będziemy teraz sobie ustawiać, bo to ustawiamy dlatego. Więc klikamy sobie tutaj S i tutaj S i zaznaczamy lewym przyciskiem myszy. Tutaj klikamy to i będzie nam się ucho odtwarzało. Będziemy łatwo to ustawić. Ta wyspa to cud, ma prawdziwą moc, która bomba. I ustawiamy to według jak przebiega tutaj. I tutaj tą pierwszą kuleczkę łapiemy sobie i ustawiamy na low shelf. I tą jedenastkę na high shelf. I resztę już sobie będziemy ustawiać według jak to tutaj przebiega. Ta wyspa to cud, ma prawdziwą moc, która pomaga przezwyciężyć zło. Pasja i przyjaźń, ta prawdziwa więź i ukryta moc. Ta wyspa to cud, ma prawdziwą moc, która pomaga przezwyciężyć zło. Pasja i przyjaźń, ta prawdziwa więź. Myślę, że już będzie okej. I teraz tak, dodamy sobie większy. Nie będziemy dawać większego. Tutaj zrobimy te wtyczki, zrobimy Ctrl-C. Tu robimy, łapiemy delayed, Ctrl-V. I tu dajemy takie 4, takie, no takie 38 tego reverbu. 38. I teraz lecimy panoramki. W panoramkach robimy dokładnie to samo, ale w reverb jeszcze bardziej powiększamy. Dajemy na takie 36. I zobaczymy, jak to będzie brzmiało, bo jeżeli to będzie brzmiało tak zbyt będzie duży pogłos. Zwiększy. Mamy. Ta wyspa to cud, ma prawdziwą moc, która pomaga przezwyciężyć zło. Pasja i przyjaźń, ta prawdziwa więź i ukryta moc. Your Victor. No myślę, że to już brzmi okej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ja teraz szybciutko zrobię jeszcze ten refren i skoro już wiecie, jak to mniej więcej się robi, to teraz przyspieszę wam i zrobię refren. Może ta droga nie jest zła, może jest wprost idealna. Rzuć wszystkie swe lęki i podążaj wzdłuż tej ścieżki. Może ta droga nie jest zła, może jest wprost idealna. Rzuć wszystkie swe lęki. Okej, słuchajcie, myślę, że już to jest skończone. Posłuchajmy. Ta wyspa to cud, ma prawdziwą moc, która pomaga przezwyciężyć zło. Pasja i przyjaźń, ta prawdziwa więź i ukryta moc. Jorwik to miejsce, gdzie światło zabłysło tak mocno. Dziewczyny, która to sprawiła, wśród nas jest i na zawsze wokół nas on zostanie.
Myślę, że już to dobrze brzmi. Pokażę Wam jeszcze tutaj, co zastosowałam. Tutaj mamy wszystko takie samo jak na poprzednich wtyczkach. Znaczy mówię tutaj o refrenie. Tu mamy 40.2 reverbu. Później na panoramach mamy po 38. I na tych podbiciach mamy 34. I jeszcze jest taka jedna wtyczka. A w ogóle tej wtyczki tego kompresora nie musicie tego używać. Nie musicie tego pobierać, jeżeli nie chcecie. Natomiast możecie. Ja bardzo polecam. I tu mamy później FX i będziemy robić mastering. No i ogólnie, znaczy to był mix. Teraz możemy zrobić jeszcze mastering wtyczką The Glue. No ale to już nie jest jakby, to nie jest jakiś obowiązkowy punkt, to już opcjonalnie. Tutaj się bawimy make-upem, make-up, który powiększamy i to też jest kompresja. I zobaczmy, jak to teraz będzie brzmiał. Głośnimy z tej ścieżki troszeczkę i posłuchajmy. Ta wyspa to cud, ma prawdziwą moc, która pomaga przezwyciężyć zło. Pasja i przyjaźń, ta prawdziwa wieś i ukryta moc. Jorvik to miejsce, gdzie światło zabłysło tak mocno. Dziewczyny, która to sprawiła, wśród nas jest i na zawsze wokół nas on zostanie. No i to już chyba by było wszystko tutaj z tego, co bym chciała zrobić na tym, na tej piosence. To było chyba tyle. Mam dla Was taką samą radę, bo jeżeli nie oglądaliście pierwszego poradnika, no to nie wiecie. Jeżeli chodzi o wtyczki. Nie chodzi o to, żeby jedna wtyczka nam robiła całą robotę. Wiadomo, dodamy pogłos i jest super. Dodamy, nie wiem, autotune jest super, dodamy equalizer jest super, ale jakby chodzi o to, żeby to wszystko było takie, żeby to brzmiało dobrze, ale to nie było tak, że jedna wtyczka robi nam całą robotę, że ją wyłączymy i nagle to brzmi fatalnie. Chodzi o to, żeby włączymy jedną wtyczkę i po prostu czujemy takie coś, że czegoś nam brakuje i włączamy ją i nagle wszystko jest okej. Okay. O to chodzi właściwie w miksie, żeby no, żeby nie przesadzić też. To jest bardzo ważne. No i to chyba by było na dzisiaj tyle. Skończyła się właśnie seria moich poradników. Tak właśnie sobie myślę, żeby też nagrywać ocenę moich starych filmów, starych piosenek. No myślę, że to mogło być ciekawe. No ale no co? No to już koniec. Więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. No i hej!